Witam wszystkich widzów Tajemitów. Kiedy mówimy o niemieckiej bazie 21, to wydaje się nam, że już prawie wszystko na ten temat wiemy. Myślimy, że kilka różniących się artykułów pośrednio mówiących o tajnych bazach niemieckich i Wunderwaffe przynosi nam tyle wiedzy, iż jesteśmy w stanie budować gruntowne wnioski na temat tego, co się działo na biegunie południowym. Szkoda, że nikt nie może nam powiedzieć, jak bardzo jesteśmy w błędzie, myśląc w ten sposób. Potężna maszyna państw osi była bardzo silna nawet w okresie kapitulacji Niemiec w Europie. Zresztą organizacje neonazistowskie w Niemczech do tej pory twierdzą, że w Europie poddał się tylko Wehrmacht z kulejącą Abwehrą, a nie doborowe jednostki SS, co jest zresztą historyczną prawdą. Frakcje bezpartyjne w nazistowskich Niemczech rozrosły się dosyć poważnie i to one w sumie miały wpływ na kapitulację Niemiec. Kiedy po śmierci, to znaczy ucieczce Hitlera, prezydentem stał się Dönitz, cały czas słał sygnały do aliantów, że Niemcy są już wolne od nazistowskich tuzów, którzy albo strzelili sobie w głowę, albo wzięli nogi za pas. Dönitz robił to dlatego, żeby zachować ile się da z tego, co jeszcze Niemcom zostało. Warto przypomnieć, że kiedy Niemcy przegrywali wojnę w Europie, to zajadłe walki trwały w Mecklenburgii, okolicach Hamburga, południowej Bawarii, w oblężonej twierdzy we Wrocławiu, w odciętych francuskich portach La Rochelle, Sonezę, nad Atlantykiem, w Czechach i na Morawach, na Półwyspie Helskim, w północnej Chorwacji, w południowych Włoszech, w Austrii, zachodniej Holandii, Kurlandii, Danii i w południowej Norwegii. Trudno przyglądając się historii powiedzieć, że Niemcy, którzy prowadzili wojnę na całym świecie, przegrali ją w zasadzie tylko w Europie, podpisując akt kapitulacji. Jak zwykle były to gry polityczne, w których chodziło o wejście Amerykanów do Europy i skupieniu się już nie na Niemcach, ale na Związku Radzieckim, w którym generał Patton i nie tylko on widział wroga. Amerykanie doskonale wiedzieli, że dyskusja jeszcze się z nazistami niemieckimi nie skończyła. Zarówno Brytyjczycy, jak i Amerykanie wiedzieli o bazie 21 i innych tajnych planach SS i Kriegsmarine. Wszak Nowa Szwabia należała już do Niemców. Już na początku wojny trwał proces osiedlania się wojska i cywilnych naukowców właśnie w Nowej Szwabii na biegunie południowym. Operacja High Jump, która okazała się niepowodzeniem, gdyż Amerykanie najnormalniej w świecie dostali łupnia po wojnie od Niemców, posiadających już pojazdy antygrawitacyjne, nie była jedyną. Sam admirał Byrd opisał ją w wywiadzie dla wybitnego amerykańskiego korespondenta wojennego Lee Van Atta. To właśnie wtedy rozpoczęło się nazistowskie szaleństwo na temat UFO. I w sumie bardzo dobrze, bo tylko głośny krzyk w tym temacie mógł uświadomić ludziom, że wojna z niemieckimi nazistami się jeszcze nie skończyła. Tekst admirała nigdy nie był kwestionowany, mając na uwadze, że kontekstem jest tutaj koniec II wojny światowej. Operacja High Jump została odtajniona dopiero w 1952 roku. W tym tekście da się wyczuć wyraźny ton napięcia admirała, który jest rozdarty między zachowaniem tajemnicy co do tego, co widział, a pilną potrzebą ostrzeżenia narodu amerykańskiego, że grozi mu przeciwnik, którego nie będą w stanie pokonać. Przytoczymy najważniejsze fragmenty tego wywiadu. Jest marzec 1947 roku. Artykuł rozpoczyna się następującym stwierdzeniem. Admirał Richard Byrd ostrzegł dziś, że Stany Zjednoczone powinny przyjąć środki ochrony przed możliwością inwazji na kraj przez wrogie samoloty nadlatujące z regionów polarnych. Padają tutaj mocne słowa, takie jak inwazja i region polarny. Kontynuuje. Admirał wyjaśnił, że nie próbuje nikogo przestraszyć, ale okrutna rzeczywistość jest taka, że w przypadku nowej wojny Stany Zjednoczone mogą zostać zaatakowane przez samoloty przelatujące nad jednym lub dwoma biegunami z niewiarygodną prędkością. Byrd powiedział, że najważniejszym wynikiem jego obserwacji i odkryć jest ich potencjalny wpływ, jaki wywierają na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Pomińmy tutaj perypetie, które później spotkały admirała Byrda. Fakt jednak jest taki, że coś tam musiało dotrzeć do stalowych mózgów admiralicji amerykańskiej, gdyż pod przykrywką prób rakiet z głowicami atomowymi powołano do życia projekt operacji Argus.
analizując raport, operacja Argus miała za cel przeprowadzenie atmosferycznych testów broni jądrowej USA w 1958 roku przez Agencję Obrony Jądrowej jako agencję wykonawczą Departamentu Obrony. Powodem, dla którego badacze historii omawiają operację Argus, jest hipoteza, która zakłada, że po II wojnie światowej na Antarktydzie pozostał jakiś prężnie działający militarny obiekt III Rzeszy Niemieckiej oraz to, że operacja High Jump została rozpoczęta przez Stany Zjednoczone w celu zbadania tego roszczenia oraz to, że doszło do konfrontacji z nieznaną siłą podczas operacji High Jump i być może podczas dalszych operacji w regionie. Również ta operacja Argus, rzekomo seria testów z użyciem broni jądrowej w atmosferze Stanów Zjednoczonych w 1958 roku, była najlepszym sposobem, jaki sojusznicy mogli znaleźć, aby zneutralizować takie zagrożenie na odległość w szybki i zdecydowany sposób. Dzisiaj działania na odległość to priorytet armii amerykańskiej. Wszystko byłoby do dzisiaj tajemnicą, gdyby nie czas. W tym wypadku odkrywca skrywanych tajemnic, bowiem po upływie 70 lat nadszedł moment odtajnienia tajnych dokumentów sprzed lat. Wśród nich znajduje się tajny raport operacji Argus, któremu warto pokrótce się przyjrzeć, jak też traktatowi, który regulował próby nuklearne na Antarktydzie. Sama operacja Argus to seria amerykańskich testów broni jądrowej i testów rakietowych, potajemnie przeprowadzonych w sierpniu i wrześniu 1958 roku nad południowym Atlantykiem. Operacja składała się z trzech strzałów testowych na bardzo dużej wysokości, trzech zmodyfikowanych pocisków X-17A uzbrojonych w głowice jądrowe W-25 o masie 1,7 kilotony w celu zbadania skutków wybuchów jądrowych poza atmosferą. Wybuchy na wysokości 190 i 482 km. Chciano zbadać, przynajmniej tak twierdzono oficjalnie, jak naładowane cząstki i uwolnione izotopy radioaktywne oddziaływałyby na pole magnetyczne Ziemi, co mogłoby potencjalnie zakłócić śledzenie radarowe, komunikację i elektronikę satelitów i pocisków balistycznych. Warto tutaj zwrócić uwagę, że zwolennicy niebocentryzmu uważają tę operację za próbę przebicia przez Amerykanów nieboskłonu. Ciekawostką było to, że jak twierdził wówczas New York Times, operacja Argus była największym eksperymentem naukowym, jaki kiedykolwiek przeprowadzono. Wzięło w nim udział 4500 żołnierzy z obsługą cywilną i 9 okrętów wojennych. W skład eskadry wchodziły niszczyciel USS Bears, niszczyciel USS Warrington, niszczyciel USS Courtney, niszczyciel USS Hammerberg, tankowiec USS Neosho, tankowiec USS Salamoni, okręt rakietowy USS Norton Sound, USS Albemarle dla hydroplanów. Amerykanie szybko się uczą. Tym razem wykonano szereg skomplikowanych operacji wojskowych pod przykrywką tajnych testów atmosferycznych. W latach 1945-1962 operacja Argus była jedyną atmosferyczną próbą broni jądrowej na południowym Atlantyku. W tym okresie Amerykanie razili Ziemię testami 235 wybuchów nuklearnych zarówno pod Ziemią, jak i w górnych warstwach atmosfery oraz w kosmosie. Podczas operacji Argus wystrzelono 3 pociski z głowicami jądrowymi oraz kolejne 4 z głowicami telemetrycznymi. Zastanawiające było to, że do wystrzelenia 3 pocisków jądrowych potrzeba było aż 4,5 tysiąca żołnierzy oraz cywilów i aż 9 okrętów wojennych, w tym lotniskowiec. Zasadniczo raport mówi, że prezydent USA David Eisenhower zatwierdził ogromną operację Argus, która najwyraźniej miała na celu prawie wyłącznie przetestowanie teorii byłego mechanika Wint, który w wolnym czasie studiował fizykę. Chodzi tutaj o Nikolasa Christofilosa, Amerykanina wychowanego w Grecji, byłego mechanika Wint podczas II wojny światowej, który studiował fizykę w swoim wolnym czasie.
Dziwny to mechanik, który ma wpływ na prezydenta do tego stopnia, że tworzy się specjalnie Task Force 88, aby wystrzelić tylko 3 pociski atomowe w górne warstwy atmosfery Ziemi, a dokładnie już w kosmos. W 235 testach jądrowych między 1945 a 1962 rokiem znalazła się też operacja Argus, ale tylko jako jedyna, która odbyła się na południowym Atlantyku i jedyna, którą trzymano w ścisłej tajemnicy. Czyżby wyniki opadu radioaktywnego były aż tak ważne? Eksperyment atmosferyczny, który obejmował niezrównaną kombinację środków, w tym czasie 9 statków i 4,5 tysiąca ludzi, i obejmował pierwsze wystrzelenie na pokładzie pocisku balistycznego z głowicą nuklearną. Pociski zostały zdetonowane między 190 a 482 kilometrami w powietrzu, w rzeczywistości w kosmosie. Mimo to żołnierze na statkach zachorowali na tą samą chorobę, białaczkę, co żołnierze znajdujący się w odległości zaledwie 6 mil od testów bomb atomowych o niskiej wydajności na pokładzie statku powietrznego. Jeżeli zaczniemy szperać i doszukiwać się tutaj pewnego spisku, to widać bardzo wyraźnie, że zgodnie z wykresami operacja miała miejsce pomiędzy 1400 a 220 milami na północ od wybrzeża Dorning-Maudland, czyli na terytorium niemieckiej III Rzeszy na Antarktydzie, i polegała na wystrzeleniu nuklearnych pocisków balistycznych prosto w górę. Jednak coś tutaj się nie zgadza, a mianowicie identyczny opad radioaktywny z wysokości 482 km jak opad z odległości 10 km. Niejasnych powodów jest trochę więcej. Pociski zdolne do Mach 13 mogły z łatwością pokonać dystans dzielący nazistowską bazę 21 od Task Force 88. A przyjmując oficjalny scenariusz, to, że ludzie na pokładzie zostali skażeni opadem radioaktywnym z wysokości 482 km, jest całkowicie niewytłumaczalne i pozbawione sensu. Chyba że grupa zadaniowa 88 była znacznie bliżej, niż chcą to oficjalnie przyznać. I tutaj warto zrobić krótką analizę Traktatu Antarktycznego, który został podpisany w Waszyngtonie 1 grudnia 1959 roku. Tak jakby po załatwieniu sprawy na biegunie południowym i postawieniu tam znaku stop. W dniu 1 grudnia 1959 roku Traktat Antarktyczny został podpisany w Waszyngtonie przez 12 krajów i wszedł w życie w 1961 roku. Artykuł 1 traktatu w sprawie Antarktyki brzmi: Antarktyda może być używana wyłącznie do celów pokojowych. Zabronione są między innymi wszelkie środki o charakterze wojskowym, takie jak zakładanie baz wojskowych i fortyfikacji, przeprowadzanie manewrów wojskowych, a także testowanie wszelkiego rodzaju broni. Przez broń rozumie się również broń nuklearną. To jest fakt i dlatego nie podlega tutaj dyskusji. W sumie jest to dosyć zabawne i nasuwa od razu pewne pytanie. Czy należy sądzić, że istniałoby prawo zabraniające, powiedzmy, polowań na wieloryby na południowym Atlantyku, gdyby nikt nigdy nie polował na wieloryby w tym regionie? Albo że wykrywacze metali zostałyby zainstalowane na lotniskach i szkołach, gdyby nigdy nie doszło do jakiegoś incydentu, który uzasadniałby takie środki i takie prawa? Przecież odpowiedź sama ciśnie się na usta. Cóż, jasno widać, co się tutaj dzieje. Pierwszym celem Traktatu Antarktycznego jest zakazanie czegoś, co nigdy się nie zdarzyło. Dziwne. Nigdy nie przeprowadzono żadnych testów jądrowych nad Antarktydą lub w jej pobliżu, mówi British Antarctic Survey, potwierdzający ten fakt. Dlaczego traktat miałby wspominać o czymś konkretnym, skoro się to nigdy nie wydarzyło? Ani razu? To proste. Ponieważ się to stało. Warto tutaj też dodać, że nie zdarzyło się to tylko raz czy dwa. Było to tematem numer jeden traktatu i zdarzało się to często. W rzeczywistości tak często, że wszyscy się tym martwili. Wtedy to pojawiły się prawa i traktaty. Traktat Antarktyk w zasadzie mówi: nigdy więcej testów jądrowych na Antarktydzie. No i tutaj można się zastanowić, jakie to wyprawy czy też operacje miały możliwość przeprowadzania testów nuklearnych na Antarktydzie. Oczywiście, że operacja Argus przeprowadzona przez Stany Zjednoczone. Ale jak to możliwe?
Operacja Argus przecież nie miała miejsca na Antarktydzie. Polegała tylko na wystrzeleniu jądrowych pocisków balistycznych prosto w górę w kosmos na południowym Atlantyku, 1400 mil od rzekomej lokalizacji bazy III Rzeszy. Fakt, że ludzie na pokładzie statków i okrętów po detonacji rakiet z głowicami nuklearnymi zapadli na choroby wywołane opadem jądrowym, jest najwyraźniej tutaj nieistotny. Istnieje kilka intrygujących faktów na temat operacji Argus. Powinno być już całkiem oczywiste, że jest szansa, iż celem tej operacji było zbombardowanie regionu, w którym podobno istniał obiekt III Rzeszy, zresztą na terytorium niemieckim III Rzeszy, czyli na Nowej Szwabii, inaczej Ziemi Królowej Maud. I co dziwne, był to prawnie zdobyty przez Niemców poprzez odnalezienie jeszcze przed wojną kawał lądolodu. Widocznie po kapitulacji Niemiec w Europie, Niemcy byli zdolni do prowadzenia wojny z drugiego państwa III Rzeszy Niemieckiej, z Nowym Berlinem jako stolicą. Amerykanie w takim przypadku uruchomili środek ostateczny, gdy konwencjonalne podejście wojskowe zawiodło w przeszłości, jak operacja High Jump. Fakt, że personel wojskowy z Task Force 88 zapadł na choroby popromienne wywołane wybuchami nuklearnymi, może wskazywać, że nie znajdowały się one dokładnie tam, gdzie według raportu były. Można tylko spekulować, że ci ludzie znajdowali się na ziemi i czekali na wybuchy jądrowe, aby następnie zweryfikować, czy cel w postaci niemieckich nazistowskich obiektów wojskowych i nie tylko został zniszczony. W ramach swoich badań Rainer Denhardt, aby obnażyć matactwa, wysłał listy zarówno do rządu USA, jak i Wielkiej Brytanii, pytając o testy broni atomowych na Antarktydzie lub w jej pobliżu. Podczas gdy odpowiedzią rządu USA na jego list była operacja Argus, rząd brytyjski przekazał prośbę Rainera do British Antarctic Survey, która kategorycznie zaprzeczyła próbom nuklearnym w regionie lub w jego pobliżu. Jest to interesujące nie tylko ze względu na tę rozbieżność, ale także ze względu na pozorną potrzebę nieujawniania informacji na ten temat. To może oznaczać, że nadal trwają operacje w tym samym kontekście działań wojennych, co w 1945 roku, kiedy to flotylla Kriegsmarine wraz z ubotami jednym precyzyjnym uderzeniem przedarła się na wody południowe. Lub w tym samym czasie działań wojennych operacji High Jump. Takie zachowanie mówi jednoznacznie, że ujawnianie informacji o przeszłych operacjach, nawet takich starych jak operacja Argus, w tej chwili może być niechciane. To z kolei jednocześnie może oznaczać, że dawni sojusznicy nadal szukają dawnego wroga aż do dzisiaj. Choć niekoniecznie. Może podali sobie już dłonie, tak jak w operacji Spinacz.